Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzisiaj niektórzy z obecnie rządzących mówią o sukcesie, każą nam się cieszyć. Ja powiem tak, oczywiście te 25 lat ostatnich było dla niektórych czasem sukcesu. Niektórym się udało i to mnie bardzo cieszy, że są ludzie, którym w naszym kraju się powiodło, że są ludzie, którzy w naszym kraju zbudowali biznes i zbudowali powodzenie swoich rodzin, dali ludziom pracę także. Jeżeli zrobili to uczciwą drogą, jeżeli są rzetelnymi ludźmi, zapraszam ich gorąco do współpracy, ale mówię także do wszystkich innych. Proszę Państwa, ta zmiana władzy daje nam dzisiaj ogromną szansę. Daje nam ogromną szansę na przywrócenie Polski na drogę rozwoju. Mam nadzieję, że to będzie największa szansa od 1989 roku i że ona zostanie zrealizowana. Bo dzisiaj Polska bardzo potrzebuje odbudowy gospodarki. My potrzebujemy odbudowy gospodarki. Tych pól, na których dzisiaj Polskę trzeba naprawić, jest ogromnie wiele. Wszyscy znamy te problemy. Gospodarka, służba zdrowia, ubezpieczenia społeczne, obronność, mnóstwo. Właściwie w każdej dziedzinie są takie elementy, które dzisiaj wymagają naprawy. I teraz słyszę wiele głosów takich, proszę pana, to jest niemożliwe, przecież tego się nie da zrealizować, to się nie uda, tylu ludzi już mówiło. Otóż proszę państwa, moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Oczywiście, można tak mówić, tylko co to nam przyniesie i do czego nas to prowadzi? Do stagnacji? Do tego, żebyśmy nadal pozostawali ze zwieszonymi rękami? No to faktycznie, młodzi dalej będą wyjeżdżali i za kilkanaście, kilkadziesiąt lat państwo polskie stanie przed rzeczywistym zagrożeniem. A tym zagrożeniem będzie po prostu brak Polaków w kraju. Bo lata płyną nieubłaganie, jesteśmy coraz starsi i jeżeli zabraknie młodych, to po prostu Polska zniknie z mapy. Nie dlatego, że ktoś ją zaatakuje, dlatego, że po prostu się rozpłynie. Rozpłynie się w społeczeństwach zachodu Europy, bo największym skarbem naszego państwa jesteśmy my. Rozmawiałem niedawno w Londynie z młodymi ludźmi, którzy wyjechali z Polski i tam założyli rodziny i tam dzisiaj pracują, działają, prowadzą też działalność gospodarczą. I oni mi mówią tak, tu jest zupełnie inne podejście. Tutaj nawet jak się spóźni z jakąś deklaracją podatkową czy podatkiem, dzwonią z urzędu, piszą maila, przypominają, nie złożył pan deklaracji, prosimy, żeby to uzupełnić. Pytają, czy tak jest u nas? No cóż, proszę państwa, u nas się wydaje naiwne okólniki, w których nakazuje się organom skarbowym dokręcać śrubę przedsiębiorcom. Każda kontrola ma się zakończyć tym, żeby do budżetu wpłynęły dodatkowe pieniądze. Czyli ma się zakończyć ukaraniem. To jest pozytywny klimat dla przedsiębiorców, a przecież w 2007 w kampanii, a potem w 2011 obiecywali zupełnie coś innego. Obiecywali obniżenia podatków, obiecywali obniżenia kosztów prowadzenia też działalności gospodarczej. Co z tego wyszło? Nic. Koszty wzrosły. I to dla wszystkich. Szanowni Państwo, jest wielką rolą prezydenta inspirować, ale jest wielką rolą prezydenta także i mówić nie takim rozwiązaniom ustawowym, które mają szkodzić społeczeństwu. Tak jak w moim przekonaniu prezydent nie powinien był podpisywać ustawy podnoszącej wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia. Z bardzo prostej przyczyny. To było rozwiązanie społeczne, o którym ci, którzy wygrali wybory, PO-PSL, nie mówili w swojej kampanii wyborczej. Nie zapowiadali tego Polakom. I choćby tutaj prezydent miał jasny i klarowny powód, żeby powiedzieć nie. Bo takich zmian w ten sposób się nie wprowadza. Bo nie szuka się pieniędzy w kieszeni zwykłych ludzi, jednocześnie marnując miliardy złotych. I powinien był powiedzieć nie w wielu innych sprawach, jak choćby obniżenie wieku szkolnego. Przecież były
tysięcy podpisów w sprawie referendum w tej sprawie. Niedawno był projekt ustawy złożonej przez rodziców, też ponad 100 tysięcy podpisów. I nie tylko, że prezydent nie udzielił żadnego wsparcia, nie tylko podpisał ustawę wcześniej, ale przede wszystkim nawet się z tymi ludźmi nie spotkał. To nie jedyna taka grupa. Przecież byli rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali w Sejmie. Byli ludzie, którzy chcieli przywrócenia w szkołach potrzebnego wymiaru nauki historii. Też były projekty obywatelskie. Też były setki tysięcy podpisów. Czy to nie były reprezentatywne grupy społeczne? Czy prezydent zapomniał o tym, że ma mandat od narodu, a więc od polskiego społeczeństwa i że powinien być w związku z tym prezydentem wszystkich Polaków? To nie znaczy, może nie rozumie tego pojęcia, ale to nie znaczy, że ma się ze wszystkimi zgadzać. Absolutnie nie znaczy. W moim przekonaniu prezydent ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek mieć swoje poglądy, bo wierzę w to, że właśnie za poglądy i za postawę Polacy wybierają. Ale absolutnie nie wolno mu nikogo wykluczać. A kiedy prezydent nie widzi wielkich grup społecznych, kiedy udaje, że nie słyszy ich głosu, to tak jakby ich wykluczał, bo jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej sobą samym reprezentuje państwo polskie. I to tak jakby Polska ich wykluczała. A tego prezydentowi nigdy robić nie wolno. Bo rozmowa, dialog jest wielkim zadaniem prezydenta. I sam fakt dostrzeżenia i spotkania oznacza okazanie szacunku. Niekoniecznie musi się zgadzać. Może powiedzieć, proszę państwa, mam inne poglądy, ale dziękuję, że przedstawiliście mi swoje i dziękuję, że mogliśmy porozmawiać. Działajcie dalej w ramach demokratycznych. Składajcie wniosek, zobaczymy. Będę apelował do Sejmu. Nie o to, żeby przyjął to, co państwo chcecie, bo ja się z tym nie zgadzam, ale będę apelował o to, żeby państwa wniosek rozpatrywany był, żeby był dyskutowany, a nie żeby był odrzucany w pierwszym czytaniu, tak jak to się dzieje w ciągu ostatnich lat. I to jest także wielka rola prezydenta Rzeczypospolitej. Otwarcie na sprawy społeczne, a nie zamykanie się w pałacu i udawanie, że nie widzi się podstawowych problemów, jakie istnieją w kraju, tylko dlatego, że te problemy są wywoływane przez obóz polityczny, z którego prezydent pochodzi. Bo to ten obóz do tych problemów doprowadził. Bo to ci ludzie, proszę państwa, rządzą w Polsce od 8 lat. Ile można zrobić za 8 lat, mając taki mandat społeczny, jak oni w 2007 roku, po zwycięstwie wyborczym? Przecież ludzie obdarzyli ich ogromnym zaufaniem. I co? I to zaufanie zostało kompletnie zawiedzione. Proszę państwa, wiele się mówi ostatnio o bezpieczeństwie. Prezydent Komorowski też o bezpieczeństwie mówi. Chciałbym zadać panu prezydentowi pytanie. No niestety pan prezydent na razie absolutnie wzbrania się przed wszelką debatą. Szkoda, bo myślę, że kampania wyborcza to także potrzeba dyskusji i oceny 5 lat jego prezydentury. A skoro mówię o bezpieczeństwie i powołuję się przy tym także na to, że ma wielkie doświadczenie, bo był ministrem obrony narodowej, to ja pytam, a co pan prezydent zrobił w ciągu ostatnich 8 lat w sprawie polskiej armii? Jak to się w takim razie stało, że biernie obserwował pan, kiedy pański kolega partyjny Bogdan Klich tą armię demontował? Bo tak mówią oficerowie, oczywiście ci, którzy są na emeryturze, bo ci, którzy są w służbie, to się nie odważają, bo ta władza nie waha się natychmiast ukarać niepokornego. Ale ci, co są na emeryturze, mówią, przecież to był demontaż polskiej armii. Polska armia została zniszczona i dzisiaj trzeba ją odbudować. Czy prezydent zabrał głos w tej sprawie kiedykolwiek, kiedy był marszałkiem Sejmu, potem kiedy był prezydentem? Ja nie słyszałem. Czy zabrał głos wtedy, kiedy jego kolega, też partyjny, pan Rostowski, zabierał pieniądze w budżecie na finansowanie armii, ograniczał wydatki? Czy zabrał wtedy głos? Ja nie słyszałem, żeby zabierał głos, żeby przeciwko temu protestował. Zawsze grzecznie. Naród z partią, partia z narodem. Szanowni państwo, czy pan prezydent zabrał głos w sprawie gazoportu w Świnoujściu? 8 lat. 8 lat Platforma prowadzi tą inwestycję i przez 8 lat nie zdołała jej dokończyć. Tak zresztą jak i wielu innych rzeczy w naszym kraju. Bo autostrady też wszystkie miały być do 2012 roku i co? Do dzisiaj ich nie ma.
gdzie jest autostrada A2 do wschodniej granicy. Państwo doskonale znacie ten temat. Przecież to wszystko miało być skończone do 2012 roku, do słynnego euro. Nie ma do dzisiaj. Tak samo nie ma gazoportu, bo jest nieskończony. Mówiłem o tym zresztą w Świnoujściu na początku stycznia. Potem się okazało, że miałem w 100% rację, kiedy przeprowadzono tam kontrolę i okazało się, na jakim etapie jest ta inwestycja. A to, proszę Państwa, podstawowy element polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Bo my mamy tylko 1/3 swojego gazu, a 2/3 bierzemy od Rosji. I to na podstawie umowy zawartej przez rząd PO-PSL, dzięki której płacimy więcej za gaz niż Niemcy. To jest rozsądna polityka? To jest działanie propaństwowe? To jest dbanie o interes polskiego społeczeństwa? I prezydent nie zabiera w ogóle w tych sprawach głosu? Nie pyta o kwestię gazoportu? Dzisiaj, w dobie, kiedy Rosja trzyma w rękach kurki gazowe i już pokazała, że potrafi je zakręcić? Przecież pokazała to Ukrainie już kilka lat temu. Żadnych wniosków z tego nie wyciągnięto? To jest dbanie o polskie bezpieczeństwo? Przecież to jest zaprzeczenie dbałości o polskie bezpieczeństwo. A co z gazem łupkowym? Też 8 lat. I co? I nawet nie potrafili stworzyć ustawy ani warunków dla wielkich przedsiębiorstw, żeby ten gaz w Polsce był wydobywany. Jedyny pożytek całej tej polityki jest taki, że pewien prominentny pan, były premier, dostał prominentne stanowisko w Unii Europejskiej. Ten sam zresztą, który podnosił wiek emerytalny razem z urzędującym prezydentem. Teraz, proszę Państwa, się o wiek swój emerytalny nie musi martwić, bo jak zakończy swoją pracę w Radzie Europejskiej, to dostanie 83 tysiące emerytury pobierane od 63 roku życia. Więc on ma problem z głowy. Ale Polaków zostawił ze wszystkimi problemami, które sam im przez lata swoich rządów stworzył. I dziś, proszę Państwa, potrzebujemy zupełnie nowej polityki. Tak jak powiedziałem na wstępie, właściwie we wszystkich sferach potrzebujemy naprawy polskiego państwa. I potrzebujemy obrony wreszcie naszych podstawowych interesów. I nie będzie żadnej zgody na prywatyzację polskich lasów, bo to jedna z ostatnich pereł w naszej koronie. I nie będzie, proszę Państwa, żadnej zgody na niszczenie kolejnych warunków polskiego przemysłu. Tak jak ostatnio chcieli niszczyć przemysł wydobywczy, chcieli zamykać kopalnie. Oni to nazywają eufemistycznie wygaszaniem, żeby nie nazwać likwidacją. A my już znamy ten sposób przeprowadzania restrukturyzacji, bo poznali go doskonale stoczniowcy, chociażby w Szczecinie. Ta restrukturyzacja dała tyle, że dzisiaj na bramie dawnej szczecińskiej stoczni wisi wielka, zardzewiała kłódka, a za bramą jest martwa cisza i tysiące ludzi straciło pracę. Nie tylko w samej stoczni, ale także wszędzie w okolicy, bo tam był przemysł okołostoczniowy, który natychmiast też upadł. We wszystkich okolicznych powiatach. I dziś główny kierunek poszukiwania pracy to Niemcy, bo blisko jest do zachodniej granicy. Więc w piątek wieczorem autostradą od strony Niemiec jedzie sznur samochodów na weekend do Polski. Problem polega tylko na tym, że ci ludzie kiedyś swoją pracą budowali potencjał państwa polskiego, a dzisiaj swoją pracą niestety w przeważającej części budują potencjał gospodarczy innych państw. Ale nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że zmusiła ich do tego realizowana w naszym kraju polityka. I tę politykę trzeba natychmiast zmienić. Proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej jest jednym z dwóch składników władzy wykonawczej w Polsce. Bo zgodnie z konstytucją władza wykonawcza to rząd i prezydent Rzeczypospolitej. A władza ustawodawcza to Sejm. Całą tą władzę możemy zmienić w tym roku. Ja wierzę w to, że Polska może mieć prezydenta, który będzie dbał o podstawowe nasze interesy. Ja wierzę w to, że Polska może mieć prezydenta, który będzie Polskę godnie reprezentował za granicą. Godnie, to znaczy przede wszystkim mając na względzie polski interes, a nie płynąc w głównym nurcie, czyli nurcie, który ktoś stworzył. Bo my jako 38-milionowy naród nie
mieszkający w państwie, w sercu Europy, jednym z większych państw europejskich. Nie tylko zasługujemy, ale przede wszystkim musimy mieć swoją politykę zagraniczną. To jest kwestia naszej racji stanu. Tymczasem już od 2007 roku nam zapowiedziano, że teraz takiej suwerennej polityki nie będzie. Podając właśnie, że będzie to polityka płynięcia w głównym nurcie. Skutki widać. Nie ma nas dzisiaj przy żadnym stole. A powinien przy nim być i polski premier, i polski prezydent. I powinni twardo stawiać polskie sprawy i negocjować. Bo stać nas na to, dlatego że między innymi jesteśmy w Unii wielkim rynkiem zbytu. I dalej chcą u nas swoje towary sprzedawać. I jesteśmy wielkim narodem, umiemy ciężko pracować. I damy sobie radę. Tylko potrzebujemy dobrej władzy, która będzie rzetelnie reprezentowała nasze interesy. I proszę Państwa, zwłaszcza to, o czym mówię, wiedzą doskonale polscy rolnicy. Bo co zrobiono w ciągu ostatnich 8 i 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego, żeby wyrównane zostały dopłaty bezpośrednie? Co zrobiono, żeby Polacy dostali, polscy rolnicy, rzeczywiście należne im, ale adekwatne do poniesionych strat rekompensaty z tytułu rosyjskiego embarga? Co zrobiono, żeby wspomóc rolników w sytuacji kryzysu na rynku rolnym? Co zrobiono, żeby pomóc im w tym, żeby mogli rzeczywiście konkurować ze swoimi kolegami z zachodu Europy, którzy dostają dopłaty w pełnej wysokości? Nic nie zrobiono, proszę Państwa. Prezydent swoją aktywność w tym zakresie ogranicza do dożynek w spale. Ja nie słyszałem o tym, żeby był w Brukseli i rozmawiał na te tematy. Żeby się spotykał z przewodniczącym Komisji Europejskiej czy szefem Rady Europejskiej. Żeby to się znalazło na agendzie tych obrad. I żeby twardo mówić, że to nie jest sprawiedliwe, że my jesteśmy takim samym państwem w Unii Europejskiej jak inne, a tak naprawdę mamy gorsze. Bo w moim przekonaniu nie ma żadnego powodu, żeby te warunki takie były. A poseł PSL-u mówi z trybuny sejmowej, że my się nie możemy domagać wyrównania dopłat bezpośrednich, bo trzeba byłoby zabrać francuskim i niemieckim rolnikom. A co to, proszę Państwa, nas obchodzi? Mogli się o to martwić, jak nas do Unii przyjmowali. Przecież to jest nienaturalne, że chcemy być traktowani tak samo jak inni. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Tylko trzeba o tym mówić twardo, odważnie, a nie punktatorską politykę prowadzić, podlizywania się, po to, żeby jeden czy drugi dostał jakieś stanowisko, a potem powiedział, że on teraz jest bezstronny. To nie jest odpowiedzialna polityka. Ja przyjechałem tutaj do Mińska także prosić Państwa o wsparcie. Prosić Państwa o wsparcie w tej kampanii i potem prosić o wsparcie przy urnach wyborczych. To się uda wtedy, kiedy od Państwa dostanę wsparcie. Kiedy Państwo sami pójdziecie do wyborów i zagłosujecie. Kiedy namówicie do tego swoich najbliższych. Kiedy będziecie o tym rozmawiali ze swoimi sąsiadami. Chciałbym, żebyście wyszli z tego spotkania i zarażali ludzi w swoim otoczeniu wiarą w to, że państwo polskie może zostać naprawione. Ja głęboko w to wierzę, bo nieraz przekonaliśmy się o sile, jaka tkwi w naszym narodzie. Odbudowaliśmy Polskę po zaborach. Odbudowaliśmy Polskę po II wojnie światowej. Chociaż komuniści nam przeszkadzali, chociaż nie pozwolono nam wziąć pieniędzy z planu Marszala. Dali Polacy radę? Dali radę. Dali radę potem, protestując przeciwko komunie i mówiąc nie, stworzyć wielki ruch solidarności? Daliśmy radę. Daliśmy radę rozerwać żelazną kurtynę? Daliśmy radę. Bo to myśmy to zrealizowali. Wsparcie przez naszego Ojca Świętego i prezydenta Stanów Zjednoczonych, mądrego człowieka, Ronalda Reagana. Dzisiaj mamy dużo lepszą sytuację niż wtedy. Polska wymaga naprawy. Nie trzeba jej odbudowywać z ruin ze zniszcz. Trzeba ją po prostu naprawić. I wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko musimy być razem. I nie pozwólmy pogłębiać podziałów społecznych. Nie dajmy się podzielić. Proszę Państwa, wierzę w to, że wybierzemy lepszą władzę. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie naprawić Polskę i dlatego proszę Państwa o wsparcie. Dziękuję bardzo.
Mis Mazowiecki. Andrzej Duda odwiedza Mis Mazowiecki. W niedzielę był tutaj autobus, pusty bronkobus, bez kandydata. Było kilku działaczy Platformy Obywatelskiej z burmistrzem i z panem posłem Mroczkiem na czele. Nikogo, bardzo mało ludzi. Nas jest tu około 200 osób. We wtorek, w dzień powszedni, w południe. Andrzej Duda prezydentem! 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 Panie Andrzeju, chciałbym panu zadać pytanie, bo ja już jestem emigrantem, w tym momencie przyjechałem na urlop z Anglii. W czasach 2005-2007, kiedy rządził PiS, wyjechało około miliona ludzi. Teraz kilka lat później, za rządów Platformy, jest nas prawie 3 razy tyle. W jaki sposób pan by chciał przekonać tych młodych ludzi, konkretnie, w jaki sposób pan chciałby przekonać tych młodych ludzi, jak ja, żeby wrócili do tego kraju, tutaj płacili podatki, tutaj pracowali, tutaj otwierali firmy, zakładali rodziny. I czy nie uważa pan, że ten pomysł o 500 zł, o których pan mówił, to jest mniej więcej 80 funtów, to jest taka średnia dniówka w Anglii, czy pan nie uważa, że ten pomysł jest mało poważny? Wie pan, ja nie uważam, że ten pomysł jest mało poważny, zwłaszcza, no ja rozumiem, tylko że problem polega na tym, że jeżeli pan mnie pyta o tych, którzy wyjechali i mieszkają w Anglii, tak, no rzeczywiście mają tam dużo lepsze, mają tam dużo lepsze warunki życia, no niestety. Ja powiem w ten sposób, ja byłem w Londynie, spotkałem się z rodzinami i powiem tak, ja nie przyjechałem im tam obiecywać, że wracajcie państwo natychmiast do kraju, za pół roku będzie Eldorado. Nie, ja wysłuchałem tego, co mieli mi do powiedzenia. I powiedzieli mi krótko, proszę pana, myśmy wyjechali z przyczyn ekonomicznych. Nie dlatego, że chcieliśmy opuścić Polskę. Pan oczywiście ja tak samo. Się no, dokładnie. My wyjechaliśmy z przyczyn ekonomicznych. My chcemy wrócić do Polski, ale wrócimy wtedy, kiedy będą w Polsce stworzone takie warunki, żebyśmy my mogli normalnie funkcjonować. I ja powiem tak, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby te warunki stworzyć i wierzę w to, że oni wtedy wrócą. Proszę pana, ja absolutnie nie mówię wracajcie. Nie. Ja nie mówię wracajcie w tej chwili. Nie, bo w moim przekonaniu dzisiaj większość tych młodych nie ma tutaj do czego wracać. Bo nic się na dobre nie zmieniło. Ja mówię tak, najpierw trzeba zmienić władzę. Zacząć naprawę państwa polskiego. Jak zobaczę, że to się udaje, że sytuacja się poprawia, sam pojadę jeszcze raz do Londynu. Mam nadzieję, jako prezydent Rzeczypospolitej. I wtedy właśnie sobie, na wielkim spotkaniu, wracajcie. Najwyżej przyjdziecie podpałać z prezydencjami. Przyjmuję to. Ale wracajcie, bo uważam, że jest lepiej, że dacie radę. Pan Andrzej Duda jest dzisiaj z nami w Mińsku. Za chwilę jedzie do Siedlec, ale przed nim jeszcze wiele miast, które odwiedzi. Ale my tutaj zostajemy i będziemy ciężko pracować, aby pan Andrzej Duda 10 maja został prezydentem Polski. Deklarujemy to, przed nami wiele spotkań. Będziemy rozmawiać, będziemy zachęcać, bo chcemy być dumni z naszego prezydenta. Mądrego, sprawiedliwego, prawego. 10 maja Andrzej Duda prezydentem Polski. W naszym okręgu siedlecko-ostołęckim mamy już 40 tysięcy podpisów. To jest bardzo dużo. Te podpisy ciągle spływają. Tak wiele osób chce wyrazić swoje poparcie dla kandydatury Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, prosimy na chwilę jeszcze. Chcemy powiedzieć. Dlaczego? Czas na zmiany. Proszę wszystko robić, żeby był prezydent patriotyczny. Młody, zdolny, silny i żeby ten kraj przywrócił do normalnego trybu życia. No, prosimy. Mogę jeszcze Państwa zdjęcia zrobić? Bardzo tego chcemy. Bardzo prosimy, żeby Matka Boża, Jezus i Maryja wszystko zwycięży. Nasza Polska zwycięży przez takich ludzi, katolików, patriotyckich, wszystkich, z całego serca. Pragnę od wielu lat. Pragnę. Czas na zmianę. Panie Boże, proszę. Dobrze, dobrze. Dzieci z Bogiem.
słychać TV.